Gościmy dzisiaj panią profesor doktor habilitowaną Jolantę Doszyńską, która jest wielką pasjonatką i specjalistką historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, zwłaszcza tej historii początków państwowości amerykańskiej, czyli tej państwowości, której doświadczyli, budowania tej państwowości, tego początku, którego doświadczyli Polacy, Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko. Oni widzieli ten moment, jak Stany Zjednoczone powstawały i dzisiaj właśnie pani profesor przybliży nam te dwie postacie i wkład Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego właśnie w walkę w rewolucji amerykańskiej. Nawet przed tym spotkaniem chwilkę z panią profesor rozmawialiśmy i nawet użyłem pewnego cytatu z jednego biografów Kazimierza Pułaskiego, który kiedyś napisał, że Kazimierz Pułaski to postać, o której właściwie wszyscy słyszeli, ale nie każdy potrafi powiedzieć coś więcej. Chyba tak troszkę rzeczywiście jest. Wszyscy słyszeli o Pułaskim, ale nie każdy potrafi powiedzieć coś więcej. I dzisiaj właśnie gościmy panią profesor po to, żeby nam coś więcej na temat Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki przekazała, powiedziała. Mam nadzieję, że zapamiętamy. Jeżeli chodzi o wojnę w Ameryce, to trzeba od tego zacząć, że ta wojna była takim porwaniem się kolonistów nieomalże z motyką na słońce na Wielką Brytanię. Wielka Brytania była największym i najsilniejszym mocarstwem na całym świecie. Wygrała rywalizację kolonialną z Francją, dobitnie pokonując tę Francję, a więc panowała na świecie, była mocarstwem bardzo silnym i nagle koloniści stwierdzają, że oni nie chcą być poddanymi. O przyczynach nie będę mówiła, to jest nie moim dzisiaj zadaniem, ale porwali się na rzecz rzeczywiście karkołomną, a jako koloniści nie mieli przygotowania zapleczy. Nie mieli pieniędzy, nie mieli broni, nie mieli amunicji, nie mieli żywności, nie mieli ubrań, nie mieli mundurów, nie mieli wszystkiego. W związku z tym trzeba i jeszcze kogo nie mieli. Nie mieli doświadczonych dowódców, mało tego, nie mieli również swojego wojska. Jeżeli chodzi o doświadczonych dowódców, no powiem, że my powinniśmy być jako Polacy dumni, że właśnie Pułaski i Kościuszko, a właściwie w kolejności odwrotnej, czyli pierwszy pojawił się Kościuszko na ziemi amerykańskiej, potem Pułaski, że wysłaliśmy im, czyli Amerykanom, bardzo doświadczonych ludzi, mających ogrom wiedzy, talent wojskowy i ludzie ci nie zaszkodzili tej wolności amerykańskiej, ba, pomogli ją uzyskać. Jak widzicie, w środku mamy głównodowodzącego armii amerykańskiej, czyli generała Jerzego Waszyngtona, George'a Waszyngtona, który no, zawiadywał kongresem, zawiadywał armią, dowodził tą armią, a więc również i dowodził w pewnych momentach naszymi bohaterami. Amerykanie, jak powiedziałam, nie mieli w ogóle żołnierzy. W czasach kolonialnych była tylko potrzebna milicja kolonialna do obrony terytorialnej. Natomiast właśnie brakowało ludzi do walki i szeregowych, jak i doświadczonych dowódców. No a mimo wszystko na tą wojnę oni się otworzyli i wojnę rozpoczęli. Mało tego, oni tę wojnę rozpoczęli, ustanawiając właśnie głównodowodzącym armią kontynentalną Jerzego Waszyngtona, plantatora z Virginii, bogatego człowieka, który sławił się kilka lat wcześniej w tym, że uratował z potrzasku generała Braddocka, brytyjskiego generała, który niefortunnie przeprowadził atak. A poza tym, na dobrą sprawę, to Waszyngton, oprócz tego, że miał talent dowódczy, przywódcy, jakiś logistyczny i jakiś wojskowy, to na dobrą sprawę nie miał ani wykształcenia, a tym bardziej wykształcenia wojskowego. Mimo to był uznawany za ikonę już wtedy armii amerykańskiej, za bohatera, mimo że dużo klęsk też zaliczył. A przede wszystkim był człowiekiem, który był odpowiedni, bo był z dystansem, nie był egzaltowany, był bogaty,
Dlaczego to jest ważne? Jak był bogaty, to mógł pozwolić sobie na to, żeby na przykład mieć swojego konia, swój własny mundur i nie pobierać żołdu, a żołd no, był wypłacany żołnierzom, ale nie zawsze do niego dochodził. Na przykład Kościuszko też dostawał żołd, ale nigdy go nie otrzymywał, bo honorowo się ujął, że właśnie będzie walczyć no, po prostu dla przyjaciół, a nie dla pieniędzy. I tutaj widzicie, na pewno znacie angielski, jak zaczęła się wojna o niepodległość. Waszyngton miał 43 lata, no i tylko poza rangę pułkownika nie wyszedł, a zaczął właśnie tą wojną dowodzić. Wojna trwała od 1775 roku, a dopiero w 76 rok później ogłoszono deklarację niepodległości ze słynnymi słowami We the People, czyli my naród, my ludzie, która definitywnie zmieniła sytuację tej wojny, która wojna przestała być już wewnętrzną rebelią w Imperium Brytyjskim, a stała się wojną państwa amerykańskiego, które właśnie w Deklaracji Niepodległości zostało przez Amerykanów proklamowane z nazwą Stany Zjednoczone Ameryki. Broń Boże, nie dodawajmy północnej, bo takiej nazwy nigdy nie było. Co ważne, te wszystkie wydarzenia, właśnie proklamacja Deklaracji Niepodległości, odwady Kongresu Kontynentalnego, mianowanie Waszyngtona, wszystko to się odbywało w najważniejszym mieście amerykańskim, w Filadelfii. I tu widzicie Independence Hall, czyli miejsce, gdzie Deklaracja Niepodległości została uchwalona. I jak powiedziałam, miejsce siedziby Kongresu było najważniejszym centrum państwa, które walczyło o niepodległość. Dodam, że Filadelfia była miastem głównie zakładanym przez kwaków, głównie kwakczy tam mieszkali, a więc ludzie, którzy nie walczyli, nie byli zwolennikami wojny, nawet obrony, a więc Filadelfia była miastem totalnie niezabezpieczonym. Nie miała linii obrony, nie miała żadnych fortów, no po prostu była miastem pokojowym. Warunki wojny to zmieniły i zagrożenie na Filadelfię było coraz bardziej realne z każdym dniem wojny, a więc Filadelfią trzeba było jakoś zarządzać, trzeba ją było bronić. A były do tego przeznaczone jakieś inżynier francuski, ale tak był napomuszony i zadufany w sobie, że więcej ludzi skłócił ze sobą niż rzeczywiście dawał pomocy, a w końcu się obraził i uciekł do Francji. Tu od razu, ponieważ będę mówiła o wojnie, chciałam, żebyście w pamięci zostawili sobie taki obrazek, jak wyglądały fronty w czasie wojny amerykańskiej, bo o tym będziemy mówić. A więc właśnie front północny łącznie z tą Pensylwanią i tutaj mamy tę Filadelfię i front południowy, gdzie też działania wojenne miały miejsce. Centralnym miejscem na samym początku wojny była Pensylwania, bo o to chodziło, żeby właśnie w Pensylwanii tam ustanowić siedzibę Kongresu, która by połączyła kolonie północne, kolonie południowe w jedno miejsce, żeby to było jakieś zwarte działanie całego organizmu państwowego, żeby nie było czegoś takiego, że buntują się tylko kolonie północne, a nie popierają ich południowe. Od 1976 roku, od Deklaracji Niepodległości, mamy już amerykańskie państwo, już mówimy o państwie i o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ale wróćmy teraz po tym wprowadzeniu do Waszyngtona. Był to ujmujący, postawny dżentelmen z Virginii. Ujmował swoją elegancją, zachowaniem, manierami i jako głównodowodzący armii był wszędzie bardzo pięknie witany. To zarówno w czasie wojny, jak i również jak się wojna już skończyła, wyprzedzam to, kiedy został wyznaczony, że będzie prezydentem amerykańskim. Również go witano owacyjnie z wielką, wielką radością, że taki prezydent będzie pierwszym prezydentem nowego państwa. No ale wróćmy do naszych panów Kazimierza Pułackiego i Tadeusza Kościuszki. Ci panowie, jak powiedziałam, byli bardzo potrzebni armii amerykańskiej. A kto był armii amerykańskiej potrzebny? Potrzebny. No więc na poziomie dolnym żołnierze, którzy walczyli, a ich pojęcia nie mieli, jak walczyć, bo to nie była armia regularna. Dotychczasowe konflikty zbrojne, które były w koloniach, były przeprowadzane przez armię regularną brytyjską. No ta siłą rzeczy była teraz też na terytorium amerykańskim, ale po innej stronie, jako armia, która jest armią
przeciwko której koloniści walczą. Brakowało również dowódców, doświadczonych ludzi. I jakie doświadczenie mieli nasi bohaterowie? Tadeusz Kościuszko sławił się tym, że budował forty, był inżynierem, a Pułaski był dowódcą, znaczy wprowadził kawalerię na terytorium amerykańskie. Czy ja teraz mogę prosić o pomoc w przemianowanie prezentacji, bo dzisiaj przygotowałam dla Państwa trzy prezentacje. To jest taka wstępna, a teraz będzie prezentacja dotycząca Kościuszki, bo Kościuszko pojawił się w Ameryce wcześniej. Przyjechał miesiąc po ogłoszeniu tej deklaracji niepodległości, był zachwycony. To jest piękna maksyma, którą musiałam dać na samym początku tej prezentacji. Słowa już po zakończeniu wojny o niepodległość Tomasza Jeffersona, notabene głównego autora deklaracji niepodległości, potem trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który tak opisał Kościuszkę. No i miał dużo racji. Tylko wspomnę króciutko, że urodził się Kościuszko w 1946 roku, nie na dzisiejszych ziemiach polskich, uczęszczał do szkoły PR-ów i tu jest ważna rzecz. To chciałam jeszcze w momencie się na tym zatrzymać, bo te daty, które pokazuję, data górna to jest data funkcjonowania szkoły rycerskiej. Natomiast data poniżej, już nie muszę jej pokazywać, to jest czas, w którym do tej szkoły uczęszczał Kościuszko. Zwróćcie uwagę, 18 grudnia. 18 grudnia w Polsce, czas przedświąteczny, przed Bożym Narodzeniem. Siłą rzeczy, Osie tylko zapisał, nie mógł przychodzić na zajęcia, bo zajęć wtedy nie było. No tak wtedy właśnie do świąt się przygotowywano. Kończy walka w 76 roku, czyli no właściwie nawet całego roku nie spędził tam, ale zawsze mam problemy, czy za blisko, czy za daleko trzymam, ale jako sobie radzę. W każdym bądź razie tę akademię skończył z wyróżnieniem, poznał tam zasady walki, sztuki obronne i był tak utalentowany, że stwierdzono, że właściwie powinien pojechać na dalszą naukę. Wybrano mu na najważniejsze miejsce wtedy w Europie, które mogło taką naukę dać, a mianowicie Akademię Sztuk Wojskowych we Francji. No, napis jest inny. Dlaczego? Bo się okazało, że jako obcokrajowiec nie mógł uczęszczać do Akademii Wojskowej. Tam by poznał za dużo tajemnic, tajników walki, a więc Akademia Szkoły Wojskowej we Francji była przeznaczona tylko i wyłącznie dla Francuzów. I teraz tak, mamy dylemat. Wiemy o tym, że Kościuszko był inżynierem, że stawiał forty, no a w sumie w zasadzie skończył Akademię Sztuk Pięknych i Rzeźby. No i to jest prawda. Oficjalnie ją skończył, nawet przepięknie malował. W ogóle chłonął atmosferę ówczesnej Francji, atmosferę właśnie wolności, haseł oświeceniowych. Natomiast skąd miał wiedzę inżynierską? Ano stąd, że po pierwsze, albo chodził na te zajęcia jako wolny słuchacz, prześlizgiwał się, bo świetnie mówił po francusku. Tam nie zawsze tą listę obecności sprawdzali, więc dałam radę. Albo miał prywatne lekcje od wykładowców. Kupował też różnego rodzaju skrypty, podręczniki, no i notatki od studentów. Więc zrobił to, że tak powiem, po kryjomu, a oficjalnie w 75 roku, 1700 oczywiście, skończył Akademię Sztuk Pięknych francuską. To jest zdjęcie obecne, żebyście wiedzieli, że ta akademia też stoi. I powrócił do Polski, miał ochotę zająć się własnym majątkiem, ale ubiegł go brat, więc się nie wchodził mu w baranę i zaczął szukać pracy. Znalazł pracę tutaj, chciałam ten wątek podkreślić, w dworze hrabiego Sanguszki i był nauczycielem jego dzieci. No, wśród tych dzieci była przepiękna panna Ludwika Sosnowska, która, przepraszam, u dworze hrabiego Sosnowskiego, oczywiście, bo się tutaj pomyliłam, panna Ludwika Sosnowska, która miała 18 lat, on miał 29. No, miłość ucznia, uczennicy do nauczyciela się bardzo rozkwitła, nauczyciel też się zadłużył, planowali ślub.
Ale to się okazało, że byłby mezalians i takie są słynne słowa, że córki magnatów nie są dla takich szlachetków, tak samo jak synagowice nie są dla wróbla, więc Kościuszko właściwie został odprawiony, ale nie poddał się, nie, stwierdził, że dobra, uciekamy, uciekł z panną, co prawda tak niefortunnie, że go szybko znaleźli, jeszcze w dodatku obito go i w ten sposób mu wybito z głowy tę miłość. Co prawda, Ludwika Sosnowska no, to opłakiwała go dosyć krótko, bo rodzina szybko znalazła jej odpowiedniego kandydata, a sam Kościuszko uregulował sprawy osobiste i pojechał do Saksonii, aby tam szukać zatrudnienia w armii. Oczywiście tej armii nie znalazł tego zatrudnienia, ale jak już był w Dreźnie, to doszły go słuchy, że właśnie za oceanem, w Ameryce, w jakichś koloniach, coś się dzieje, jest jakaś wojna, jakaś rebelia, że tam są hasła wolnościowe, niepodległościowe, więc nadstawił ucha, ponieważ no, miał w Polsce spaloną ziemię, bo nie miał właściwie gdzie szukać pracy, więc pojechał tam, gdzie czuł się najlepiej, a więc do Paryża, w którym spędził te 5 lat studiów wcześniejszych. I tam we Francji dowiedział się, że faktycznie nawet jest jakiś werbunek potrzebnych ochotników do służby w armii kontynentalnej, no i szybko się zgłosił. I teraz tutaj powstaje pewne pytanie, właściwie jak to się stało, że on do tej armii się zgłosił amerykańskiej? Kto go zwerbował? Bo znajdziecie bardzo dużo różnych informacji, które nie są prawdziwe. No i przede wszystkim powiem tak. Silas Dean, to jest ten pan, który podpisany jest na dole po lewej stronie, amerykański wysłannik Komitetu Tajnej Korespondencji, który przybył do Paryża werbować ochotników. Nieprawda. Przybył do Paryża przede wszystkim po to, żeby uzyskiwać pomoc dla walczącej Ameryki. Pomoc wojskową, pomoc militarną, to jedno z czego się łączy, bo jeżeli chodzi o wojsko, no to rekrutować będą potem właśnie, będą tych oficerów we Francji z całej Europy. Militarną to rozumiem, że wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia wojny, a więc właśnie broń, amunicja, sprzęt i nawet użycie mundurów. A przede wszystkim potrzebne były, jak tutaj widzicie w tym cytacie, powiedziano, że najbardziej potrzebujemy broni prochu, ale przede wszystkim inżynierów. No i zaczęli się ci inżynierowie nie tylko z Francji, ale również z innych okolicznych państw czy księstw zgłaszać. No i był problem, bo nie zawsze kompetencje były na miarę tego, może inaczej, nie zawsze to, o czym mówili i się czym chwalili, było rzeczywiście zgodne z ich wykształceniem. No i taki właśnie między innymi był nasz Kościuszko. No co on mógł powiedzieć? No nie dowodził żadną armią, skończył jakąś akademię sztuk plastycznych, no ale jednak do tej Ameryki pojechał. Kto mu pomógł? Przede wszystkim autor fraszek, pan Beaumarchais. Więc Pierre de Beaumarchais rzeczywiście mu pomógł, bo pomogła mu piękna księżna Maria Sambuszko i wyjechał prawdopodobnie pod koniec czerwca 1776 roku. Przybywa w sierpniu do Stanów Zjednoczonych już. I co dalej? Nie zna za bardzo języka, prawie w ogóle go nie zna, bo włada świetnie po francusku, papierów nie ma, bo też istnieją różne mity i wiadomości, które nie mają potwierdzenia, że dostał list polecający do jednego z generałów od księcia Adama Czartoryskiego. No, tego listu nigdy nie widział, nie czytał. Być może zatonął ten list, dlatego że Kościuszko jak płynął, to jeszcze miał takiego niefarta, że statek wpadł na rafy, zniosło go to przy Martynice, tam się ten statek rozbił, Kościuszko się uratował, przypłynęli potem jakimiś łodziami do Bostonu, to cała wielka afera z tym związana. Ale listu nie było. No więc właściwie człowiek, który no, jest na obcej ziemi, po angielsku nie rozumie za bardzo, nie mówi tym bardziej i mówi, że chce walczyć i chce bronić tej amerykańskiej ziemi. Jak powiedziałam, miał farta jednego, że
uciekł francuski inżynier, okraszony na sytuację. No i drugiego miał farta, że odnalazł Benjamina Franklina a Benjamin Franklin poprosił swojego kolegę, Davida Rittenhouse'a, twórcę, właściwie wynalazcę teleskopu, aby sprawdzić, czy ten młody człowiek rzeczywiście ma jakieś kompetencje. I zrobiłem taki egzamin z geometrii, matematyki, z opowieści właśnie o tym, jak się walczy, czym się walczy i co to jest ta sztuka inżynierska. No i zrobili wielkie oczy. Znaczy, zrobili wielkie oczy, głównie Benjamin Frank, który jako samouk mimo wszystko zwładał różnymi językami starożytnymi, typu greka i łacina, ale głównie znał francuski. Więc się dorozumieli z tym naszym kościuszką. Natomiast David Rittenhouse właśnie kazał rozwiązywać różnego rodzaju zadania geometryczne, jak coś zbudować, ustawić i okazało się, że kościuszka był świetny. A więc jeżeli był świetny, egzamin zdał, w takim układzie zostaje przyjęty już 30 sierpnia przez kongres, jak powiedziałam, ten kongres, który obraduje w Filadelfii, i następnego dnia przydzielony do Departamentu Wojny i skierowany do pracy w fortach. No to powiedzenie, że w fortach to jest bardzo, bardzo duże wyprzedzenie naprzód, dlatego że Filadelfia, jak powiedziałam, nie była fortyfikowana, nie miała żadnych fortów, a więc Kościuszko w zasadzie budował te forty od podstaw. Pod rozkazami Waszyngtona Kościuszko. Przytaczane są takie słowa, że faktycznie Kościuszko się spotkał z Waszyngtonem i ponoć istnieje taka legenda, że Waszyngton zapytał się, co mogę dla Pana zrobić, jak Pan tu się już pojawił. A na to nasz Kościuszko powiedział, no po prostu proszę mnie wypróbować. Więc tej legendy nie będziemy podważać, bo jest bardzo ładna. Czy by sprawdziła? Tego nie umiem powiedzieć, ale istnieje, okej. Kościuszko miał również jeszcze inny pomysł na spotkanie z Thomasem Jeffersonem, bo go zainteresowała strasznie Deklaracja Niepodległości, że to jest taki świetny dokument, króciutki, treściwy, że wiadomo o co chodzi, że o tej niepodległości od razu mówi, państwo tworzy. No ale to się nie dało tak łatwo spotkać z tym Jeffersonem, aczkolwiek później w trakcie wojny się spotkali, po wojnie też zaprzyjaźnili się i jeszcze długie lata już na terytorium, jak już wrócił Kościuszko do Polski, to wymiana korespondencji między tymi panami miała miejsce. Natomiast wróćmy do Filadelfii i do budowy fortów. A więc trzeba było forty zbudować. Filadelfia jest takim miastem, które położone jest nad rzeką Delaware. Tutaj widzicie, no, słaby jest ten rysunek, ale no, niestety taka jest dostępność. Kościuszko zaczął budować od podstaw trzy forty. Fort Mercer, który bronił Filadelfii od strony stanu New Jersey. Fort Mifflin, który bronił Filadelfii od stanu Pensylwania. I po środku jeszcze wybudował Fort Billingsport. Ten Fort Billingsport był pierwszym zakupem, czy ziemia pod budowę tego fortu była pierwszym zakupem dokonanym przez nowo utworzony Kongres Stanów Zjednoczonych. Kościuszko miał wielkie plany co do tego, jak fortyfikować Filadelfię, ale nie zawsze było to możliwe do zrobienia z uwagi na to, że nie było ani pieniędzy, ani jak za bardzo tej siły fachowej, która wykopała te wszystkie rowy, wbijała palisady i tak dalej. W związku z tym no, wymyślił coś takiego. Była technika tak zwanych kozłów hiszpańskich. To są te wbite tutaj na ziemi, pokazywane jak to wygląda na lądzie i takie było ich główne przeznaczenie. Kościuszko wymyślił, że pozatapia je w wodzie, obciąży oczywiście odpowiednio tak, żeby w zasadzie nie były, żeby ich nie było widać. No to się nadzieją angielskie statki i się po prostu przedziurawią sobie dno. No i drugim pomysłem, który też potem pokażę jeszcze bardziej dokładnie, to będą tak zwane bateau, czyli z francuskiego mówiąc łodzie, a chodziło o łodzie płaskodenne, które były łodziami wszelkiego użytku, bo zarówno służyły do przewożenia żołnierzy,
sprzętu, żołnierzy z końmi, jak i również z uwagi na kształt były wykorzystywane jako mosty pontonowe. A więc pierwsze takie doświadczenia z budową mostów pontonowych to w Ameryce zawdzięczamy Kościuszce, a nie żadnemu innemu francuskiemu inżynierowi, bo takie informacje też się pojawiają. Tutaj kategorycznie mówię, że nasz był pierwszy i tego się trzymamy, bo to jest potwierdzone w materiałach źródłowych. A za zasługi przy fortyfikowaniu w Filadelfii został przez kongres mianowany pułkownikiem inżynierów. Tu macie datę, no ale niestety losy wojny były takie, że Brytyjczycy za bardzo zagrażali tej Filadelfii. Wcześniej jeszcze zmieniła się linia frontów i Kościuszko został oddelegowany na zupełnie inne miejsce, a mianowicie do fortu, który już istniał, który był największą cytadelą właściwie obronną czasów kolonialnych, Fort Ticonderoga. Nazwa z narzecza irokeskiego oznacza Ticonderoga u zbiegu dwóch wód, u złączenia dwóch wód, bo tam rzeczywiście łączy się woda jeziora Champlain z rzeką Hudson. Zwróćcie Państwo uwagę na to zdjęcie. To zdjęcie jest zdjęciem współczesnym, ale nie jest to zdjęcie ani z drona, ani z samolotu, tylko to jest zdjęcie z górki, która nad tym fortem się pięknie rozpościera. I tu jest, tak powiem, cały pies pogrzebany, bo fort był przeznaczony do tego, żeby bronić, może inaczej, żeby uniemożliwiać statkom czy okrętom, jak są już wyposażone w armaty, w działa, no to wiadomo, że są to wtedy okręty brytyjskim, żeglowanie po tej rzece, czyli właśnie dostarczanie broni, amunicji, czy przepływanie w stronę Kanady, która była brytyjska. No to było bardzo logiczne. No tylko tyle, że ta górka była nad tym fortem. No i jak Kościuszko tam przyszedł, to zobaczył, co się dzieje, no i stwierdził, dobra, no przecież dobrze, no ten fort rzeczywiście spełnia swoje zadanie, jeżeli chodzi o obronę rzeki, ale obrona fortu niekoniecznie musi być też jako odpowiedź na strzały, na jakieś tam ataki z wody, tylko może ten fort być zaatakowany od góry i tam trzeba ustawić armaty. No to się oczywiście dowódcy fortu zmontowali. Powiedzieli, nie, w żadnym wypadku to żadni Anglicy nie przyjdą od żadnej góry, od strony lądu, nie, bo ich tu nie ma, ich nie będzie, a więc tylko od rzeki. Ile się Kościuszko narysował różnych planów, wykresów, ile pisał pism do kongresu, jak grochę ścianę. No i niestety, tutaj zobaczcie jeszcze ten plan fortu Ticonderoga, jak on ładnie tu jest obrysowany. A rzeczywiście te dwie wody się tutaj zlewają, łączą, ale jest ten półwysep, tak? Jest to miejsce, gdzie mogą rzeczywiście te wojska brytyjskie przejść. Kościuszko się tak zdenerwował w pewnym momencie, że go nie słuchają, że powiedział, dobra, nie słuchacie mnie, to ja uciekam, róbcie sobie co chcecie. I rzeczywiście uciekł, spakował się, wyjechał. Główny dowodzący armią północną go wtedy zawrócił, kazał, czy nie sam, go wysłał gońca i kazał mu wracać. Powiedział, że obiecał, że właściwie się wtedy zarządzający fortem powinni zgodzić na te plany Kościuszki, bo on ma rację. Tutaj zresztą właśnie chodzi o, trochę za wcześnie, że ma rację i tak powinno być. No i kto miał rację? Miał Kościuszko rację, ale nie wykonał swojego zamierzenia, bo został cały czas torpedowany przez tych, którzy tym fortem zarządzali. I jaki był efekt? Brytyjczycy przyszli od górki, postawili armaty i zaczęli na fort ostrzał od góry, czyli od tego wzgórza. No, przepraszam. Co zrobił Kościuszko? On wiedział, że tak będzie.
Więc w tak zwanym zanadrzu posiadał te łodzie właśnie płaskodenne, ukryte, i jak załoga opuszczała Fort Ticonderoga, to po pierwsze uniemożliwiał pościg oddziałom brytyjskim z uwagi na to, że na przykład ścinał drzewa, przewalał je na drogę, którą szła armia angielska, z wierzchołków, zniesień spuszczał otoczaki na idącą kolumnę wojsk brytyjskich. No a przede wszystkim wykorzystał te łodzie płaskodenne, na które wsadził ekipę, która miała tego fortu bronić, i ją po prostu wywiózł. I w związku z tym front idzie dalej, Kościuszko dostaje się pod Saratogę. Saratoga, miejsce bitwy przełomowe. Przełomowe dlatego, że to jest pierwsze wielkie zwycięstwo sił amerykańskich. Od tego momentu w zasadzie losy wojny są zmienione, dlatego że przystępuje do wojny oficjalnie Francja, a więc rzeczywiście tutaj jest pokonanie wojsk brytyjskich. Natomiast co się dzieje? O Kościuszce w zasadzie nie ma informacji, że jakikolwiek miał udział w tej bitwie. Dopiero bardzo niedawne badania pokazują, że on tam rzeczywiście działał, że przygotował pole do bitwy, że tworzył reduty, że przygotowywał pole walki, że ustawiał baterie z dział, no i organizował również miejsce biwakowe dla wojska amerykańskiego. O tym nie ma wzmianek współcześnie, ale ówcześni ludzie wiedzieli, że to właśnie jest zasługa Kościuszki, że ta bitwa została tak ładnie i pięknie wygrana. I nawet dowiedział się o tym głównodowodzący armią kontynentalną, czyli generał Washington, który powiedział tak, znaczy właśnie powiedział, napisał do kongresu, że jest w armii północnej taki niejaki Kosiecki chyba, dżentelmen o wielkiej wiedzy i zasługach i rzeczywiście zasługuje na dalsze awanse wojskowe. A więc Kosiecki, Kościuszko, notabene najbardziej popularne było to, że do niego żołnierze zwracali się Kosmo. Słowo Kościuszko jest niewymawialne dla nich. A więc rzeczywiście Waszyngton go docenił i w związku z tym, że go docenił, a bitwa była wygrana, to Kościuszko dostał kolejny awans. I się mówi, że Kościuszko działał, budował, tworzył Fort West Point. No mówi się tak, tylko tyle, że Fortu West Point nie było. W 1778 roku, kiedy Kościuszko został oddelegowany przez właściwie Waszyngtona do tworzenia na tym przesmyku, tu widzicie Państwo też na zdjęciu, że to jest bardzo fajne, strategiczne znaczenie ma ten fort, to tego fortu nie było i Kościuszko obmyślił od podstaw budowę tego fortu. Nie budował go w myśl zasad dawnych, czyli jakichś koncentrycznych umocnień, redut i platform do obrony, tylko wymyślił system powiązanych umocnień, redów, trwałów. System taki, że wyprzedził o kilkadziesiąt lat technikę i dopiero przy następnych wojnach, w następnych konfliktach brano przykład z tego pomysłu Kościuszki, a Kościuszko po prostu tego dokonał sam wymyślił ten układ tego fortu. Ja tak sobie tutaj pozwoliłam wypisać, czym się charakteryzował ten fort, który był nazywany właściwie przez Waszyngtona kluczem do Ameryki, przez wojsko brytyjskie nazywanym takim amerykańskim Gibraltarem. Dlaczego? Bo nie zdobyli Brytyjczycy. A był to kompleks umocnień, redut, fortów w formie koncentrycznych pierścieni otaczający punkt centralny. Do tego wszystkiego widzicie rzekę. Ta rzeka jest dosyć szeroka. Więc Kościuszko wymyślił, że najlepiej będzie tej rzeki strzec w bardzo prosty sposób. Przeciągnąć wielki, ogromny łańcuch
który uniemożliwi przepływanie tych okrętów brytyjskich. I wymyślił taki łańcuch, który miał 450 metrów długości, ważył 186 ton. Rozwijano ten łańcuch przez 4 lata w ten sposób, że jak od zeszły lody i rzeka ruszyła, to ten łańcuch między jednym brzegiem a drugim rozwijano. Kiedy zbliżała się jesień, łańcuch był chowany, żeby po prostu nic nie popękało, żeby te ogniwa się jakoś nie zniszczyły. I była to genialna, że tak powiem, inicjatywa Kościuszki. Zbudował ten fort w bardzo szybkim tempie, bo rozpoczął w 1778, a w 1780 fort już był skończony i działał. Jak myślicie Państwo, czy wszyscy się tak zachwycali tym, że tak dobrze Kościuszce idzie i on jest taki genialny? No pewnie, że. Ale przede wszystkim Francuzi. Bo jak to? Jakiś taki nie Francuz, a nie wiadomo kto, nawet wymówić tego nazwiska nie można, buduje takie coś. Więc po pierwsze, pisali, że jest niekompetentny, były donosy, że w ogóle jest, że w ogóle pije. Akurat nie on pił, tylko no, inni pili, dobrze. Że się wywyższa, że się nie zna, że w ogóle coś kombinuje. Że to wszystko jest bez sensu. W związku z tym nawet musiał Waszyngton przyjechać i dokonać takiej, no, że tak powiem, takich oględzin i sprawdzić, czy te informacje zawarte w tych wszystkich donosach życzliwych są prawdziwe. No i się przekonał, że nie. Że to jednak ten fort jest naprawdę genialny i uznał Kościuszkę za genialnego inżyniera. Dał mu kolejny tytuł. Kościuszko został awansowany i został głównym inżynierem armii całej południa. A tutaj zobaczycie pomnik. To był właściwie chyba jeden z pierwszych pomników wzniesionych w ogóle przez kadetów w West Point. W hołdzie Kościuszki w 1828 roku ten pomnik został wzniesiony. Pod napisem Tadeusz Kościuszko są daty jego życia. A więc jeżeli mamy 1778 rok na dole, tam data jest taka, że kiedy jest początek budowy tego fortu, a Kościuszko się urodził w roku 1746, to warto zobaczyć, policzyć sobie, że nie był taki stary, a jak ten fort budował. No i jak powiedziałam, został głównym inżynierem Armii Kontynentalnej. Co za tym idzie? Mógł wydawać rozkazy wszystkim mu podległym dowódcom. No to też się nie podobało. W związku z tym robili wszystko, żeby mu przeszkodzić. A między innymi nawet mu szpiegów podsuwali, żeby rozpracowywać jego plany, czy ewentualnie kolejne przedsięwzięcia, jakimi było na przykład już nie tylko budowanie tych fortów, ale na przykład wytyczanie drogi marszu, osłanianie uciekających. Taka była na przykład słynna rzecz między innymi obrona w 1781 roku uciekającej, no niestety, armii amerykańskiej przed siłami brytyjskimi. To był tak zwany Marsz do Dan, gdzie trasę 320 kilometrów pokonywano przez ponad miesiąc. Więc tak skutecznie utrudniał tym Anglikom działania. A między innymi również Kościuszko wtedy umacniał pozycje wojskowe, przeprawy przez rzeki organizował i bagna. Mało tego, wytyczał też kolejne miejsca na biwaki, bo się okazało, że na przykład jak żołnierze sobie zaczęli biwakować przy jakichś mokradłach i jeszcze żaby, no to skutek był taki, że oni byli niezdolni do ani do chodzenia, ani tym bardziej do walki. No więc wymyślił, gdzie można rozbijać obóz, gdzie jest woda czysta i nieskażona tymi żabami. Jeszcze aligatory też jedli.
z podziwem. W każdym razie, był bardzo przydatny. No ale zawód miał miłosny kolejny, bo tu przecież ten człowiek naprawdę zawsze trafiał nie tam, gdzie powinien. Zakochał się w córce generała Schuylera, w Elizabeth. No ale przez intrygi Hamiltona, Aleksandra Hamiltona, późniejszego doradcy Waszyngtona, no niestety i ten romans był skazany na niepowodzenie, bo okazało się, że no kto to taki jakiś nieznany obcokrajowiec, a tu taka córka takiego ważnego generała, więc w żadnym wypadku nie. Tu jest ta mapa, którą pokazywałam Państwu, czy mówiłam o tym właśnie, o tej terasowaniu ucieczki, przeszkadzaniu i właściwie umożliwianiu ucieczki wojsk amerykańskich przed Brytyjczykami, a tu jeszcze on też, kiedyś wspomniałam, że pokażę właśnie, na czym polegały te łodzie płaskodenne, tak zwane bateau. No bateau są oczywiście, to jest nazwa z francuskiego, więc siłą rzeczy te korzenie francuskie i ta nauka francuska jakoś tutaj widać się przebija w działalności Kościuszki. A łodzie wyglądały tak, że po prostu były z drewna wystrugane, były bardzo lekkie, były bardzo, miały dobrą wyporność i nie były, znaczy one były może inaczej, były bardzo stabilne. Więc były tak stabilne, że nawet pewien genialny w cudzysłowie dowódca francuski stwierdził, że on nie zsiądzie z konia podczas przeprawy na tej łodzi. No tylko tyle, że koń się spłoszył, ten dowódca był nieco pod wpływem. No i efekt był taki, że spadli do wody a ten dowódca i koń biedny nie przeżył. W każdym razie rzeczywiście te łodzie były bardzo dobre do szybkie do pływania, lekkie do transportu na lądzie, no i połączone w kilka ze sobą stwarzały te mosty pontonowe. To już nie będę mówiła o dalszych rzeczach, ale właśnie, no tak nie mogę tylko chwalić tego naszego Kościuszki. Dlatego, że tylko jedną łatkę przypnę i zaraz będę prosiła o zmianę prezentacji, dlatego, że można by było jeszcze długo mówić o Kościuszce, ale właśnie, on nie był bohaterem bez skazy. Przy oblężeniu takiej osady, która była nazwana 96, w roku 1781, no był przeciek, była zdrada, gdzie Kościuszko idzie, którędy, i wojska amerykańskie zostały zaatakowane przez Brytyjczyków. No, jak się okazało, Kościuszko z innymi próbowali jakoś się bronić, ale nie za bardzo im to wychodziło, raczej ewakuowali się. No, a Kościuszko został ranny w bardzo niechlubne miejsce. Nie przystoi tego miejsca w zasadzie pokazywać publicznie, a chodziło o pupę. A ponieważ pupa, no to od tyłu atak i to bagnetem, no więc przeciwnicy mu naprawdę dołożyli bardzo dużo nieprzyjemnych informacji o nim. Jaki to jest tchórz, ten Kościuszko, że tak uciekał, że aż dostał bagnetem. Dobra, nie będę już o Kościuszce dalej mówić, tylko jeszcze dodam, że mimo wszystko został z zaszczytu wprowadzenia oddziałów amerykańskich do Charlestownu, czyli do miasta Karola, które opuścili Brytyjczycy, a w roku zakończenia rewolucji amerykańskiej, czyli i wojny o niepodległość, co jest właściwie tożsame, miasto to zostało zmienione na Charlestown. Charleston właściwie tak się powinno wymawiać, które już odbiega od tego, że to jest miasto Karola, a Karol to był przecież był władcą brytyjskim, a więc zmiana nazwy. Mogę prosić? I teraz nareszcie będzie Pułaski. Ja wiem, że jesteście w Warce i jest Muzeum Pułaskiego, to musi być Pułaski. Zresztą mój kochany bohater Pułaski, bo jest twórca polskiej kawalerii, no więc ja sama jeżdżę konno, więc konie kocham. I o nim po prostu muszę powiedzieć. Więc wybaczcie mi Państwo, że troszeczkę w skrócie, bo już czas goni, ale się powinnam zmieścić. Dobra. Daty. Najważniejsze są daty. Przybył właśnie
1777 dopiero, kiedy w 77 to już Kościuszko dawno fortyfikował różne rzeczy, dopiero Połaski przybywa, przybywa właśnie skąd? Przybywa, proszę Państwa, też z Francji i ma rekomendację już Franklina. Bo właśnie a propos tej rekomendacji we Francji, które były dokonywane przez taki komitet właśnie, o którym wcześniej powiedziałam przy Kościuszu też tam był Silas Dean, to tej rekomendacji nie mógł, to Silas Dean po pierwsze nie dał Kościuszce wtedy, dlatego że nie zajmował się rekrutacją jeszcze wtedy ochotników i nie było tam wtedy w Paryżu Franklina, bo nawet sami zobaczyliście Państwo, jak mówiłam na prezentacji, że Franklin był w Filadelfii i wtedy te rozmowy kwalifikacyjne Kościuszki, czyli tak zwany egzamin, miał miejsce w Filadelfii. No ale potem Franklin rzeczywiście dopłynął do Francji, do Paryża i faktycznie on i Silas Dean rekrutowali ochotników z Europy, a właściwie rekrutowali, odsiewali, mówiąc szczerze, bo bardzo dużo było takich oszołomów, którzy mówili, dobrze, no świetnie, tam gdzieś walczą, to ja też sobie powalczę. Pojęcia nie mieli bladego o sztuce wojennej. Bardzo dużo było takich właśnie ludzi, którzy dopiero potem kongres musiał weryfikować, bo się okazywało, że mają przepiękne rekomendacje właśnie Franklina i Silasa Dean, zwłaszcza Silasa, że są tacy dobrze urodzeni, są właśnie Silas Dean się zachwycał pochodzeniem, dobrym urodzeniem, bo to dla niego było coś zupełnie takiego no, wielkiego, niepowtarzalnego, no bo to w Europie te właśnie takie tytuły hrabia, to baron i tak dalej, więc jak taki hrabia i taki baron, to na pewno dużo umie. Więc to była właściwie podstawa rekomendacji. Natomiast no, Franklin był bardziej taki przyziemny, no i, ale też się dawał złapać na takie rzeczy i potem do tego dochodziło, że bardzo dużo tych właśnie Francuzów było odsyłanych z powrotem do Francji, bo po prostu się do niczego nie przydawali. Ale właśnie zwróćcie Państwo uwagę na rekomendacje Franklina na temat Pułaskiego, że jest właśnie hrabia z Polski, oficer znany w całej Europie, z odwagi i walki o wolność swojego kraju z przeważającymi siłami Rosji, Austrii i Prus, i może być bardzo użyteczny w naszej służbie. Super, bardzo pięknie. No i jeszcze tutaj kolejny opis pamiętnikarza Jędrzeja Kitowicza. No on tutaj z walką za bardzo nie ma dużo wspólnego, ale jest ważny, bo ja potem do tego może nawiązywała, że trochę chuderlawy, że taki właśnie szczupły w sobie. No to na razie nie uprzedzajmy faktów. W każdym razie wysłany z rekomendacjami od Franklina, Pułaski przepływa do Ameryki, do walczącej Ameryki i 23 lipca w tej Ameryce się już znajduje. Od razu pod rozkazy Waszyngtona się dostaje i zbyt przyjemnie nie jest, dlatego że, jak powiedziałam, armii amerykańskiej brakowało wszystkiego. A jeżeli Pułaski chce tworzyć kawalerię, to jest bardzo drogie. Bo sam żołnierz wymaga umundurowania, butów, amunicji, jakiejś broni. Żołnierz na koniu, czyli kawalerzysta, wymaga jeszcze konia i wymaga sprzętu do tego konia i ten koń wymaga też jedzenia. No więc dlatego tak za bardzo się Waszyngton nie zgadzał na te pomysły utworzenia tej wielkiej kawalerii, no ale dobra. Jakoś się udało, bo Pułaski znowu miał też farta, aczkolwiek i kolejna osoba, która po angielsku nie mówiła. Też po francusku, bo wtedy francuski był jak najbardziej językiem znanym w no, dostojnej Europie. I Pułaski się pojawia, zanim będziemy mówić o bitwie pod Brandywine, która jest wymieniana jako pierwsza z udziałem Pułaskiego, to odnotować należy jeszcze dwie inne bitwy, między innymi pod Germantown w Pensylwanii i pod Haddonfield w New Jersey. Jedno zdjęcie jest zdjęciem oryginalnym, to bitwa pod Germantown, bitwa pod Haddonfield była tak właściwie
delikatnie mówiąc, bitewką, potyczką, że teraz bardziej rekonstruktorzy się tym zajmują, co właśnie widać na zdjęciu. No ale tam Pułaski też się wsławił i to wsławił się całkiem dobrze. Natomiast wszyscy wiedzą, i tutaj jest dlatego taki slajd, że uratował samego Waszyngtona. No faktycznie uratował, tylko że uwaga, niedokładnie to było tak, dlatego że to było dopiero pod Brandywine. Zresztą to będzie świetna nazwa, sobie przypomnijcie Państwo, Brandywine. No więc taka dosyć bym powiedziała, może taka... Taka ciekawa. W każdym razie pod tym Brandywine faktycznie uratował Waszyngtona. Przede wszystkim dlatego, że zauważył, że jest z innej strony atak wojsk brytyjskich i on po prostu swoją tą kawalerię pod ten atak odpędził. Istnieje druga wersja, że zauważył ten atak i dobiegł do namiotu, gdzie dowodził Waszyngton i chciał mu o tym powiedzieć, no ale nie za bardzo znał ten angielski, więc zaczął coś krzyczeć, więc zrobił się tumult, do Waszyngtona go nie wprowadzono, bo chroniono jego osobę. Ale awantura była coraz większa, więc sam Waszyngton podobno też wyszedł z tego namiotu i zobaczył, co się dzieje, a Pułaski mu tam prawie, że na migi pokazywał, że tam są gdzieś Anglicy. No, w każdym razie na pewno uratował Waszyngtona i jego armię. Jak to było, to dokładnie nie wiadomo. W każdym razie za to uratowanie Waszyngton umiał się jakoś znaleźć, uhonorował go generałem brygady. Co do tytułów i stopni wojskowych, to tu był problem w ogóle też, jeżeli chodzi o Pułaskiego, bo on dowodził chyba 18 tysiącami w Europie, a cała armia kontynentalna w porywach liczyła 1200 osób. Więc jak zaczęto sprawdzać właśnie w Ameryce te wszystkie CV, powiedziałabym, czyli właściwie nie tyle CV, co te rekomendacyjne listy od Franklina, no to był problem, bo się okazało, że na przykład nasz Pułaski dowodził takimi siłami, o tyle razy silniejszymi i większymi niż cała armia kontynentalna. No to moment, to dlaczego tą armię dowodzi teraz Waszyngton, a nie Pułaski? No on ma przecież większe doświadczenie i to jemu się powinno należeć. Więc co zrobili Amerykanie? Wymyślili swój własny system tytułów i stopni wojskowych. I to po prostu było, najkrócej można powiedzieć, że nie było to przeniesieniem systemu europejskiego na system amerykański, tylko tamte ich tytuły były bardziej prestiżowe. Dużo było tych generałów różnych, którzy naprawdę tak nie odpowiadali generałom europejskim. No więc i w ten sposób jeszcze powiedzieli, że właśnie odcinamy się od tego, co w Europie mieliście, robiliście. Owszem, doświadczenie przyjmujemy, ale tego systemu waszych nominacji nie możemy uznawać. To został generałem brygady, no i właśnie teraz będzie to najważniejsze, utworzył Legion. To tak bardzo w skrócie utworzył ten Legion i co o tym Legionie można by było powiedzieć? Przede wszystkim, jaki był cel? Uwaga! Działania ofensywne, nierozpoznawcze. To była też nowość, bo do tej pory jak konnica była gdzieś wysyłana, to tylko po to, żeby rozpoznać teren i szybko w nogi dać informacje do oddziałów piechoty. Więc coś zupełnie nowego. Rodzaj wojsk. To są najbardziej prawdopodobne dane, jakie tutaj podaję, chociaż znajdą Państwo naprawdę bardzo dużo różnych innych. Nie wiem, skąd tych danych jest tak dużo, nie umiem tego powiedzieć, nie umiem tego wytłumaczyć, ale najprawdopodobniej, że tej jazdy było znacznie mniej niż piechoty. I ta jazda, piechota towarzyszyła tej jeździe. Gdzie formowano? No to już jest raczej prawdopodobne najbardziej, że jest Baltimore. Jeżeli chodzi o przyłączanie się do tego legionu różnych żołnierzy, to faktycznie trwało to cały czas i w porywach właściwie tutaj było aż 330 żołnierzy. Kto wchodził w skład? No więc Pułaski nie miał uprzedzeń i oczywiście ci wszyscy z Europy, a więc żołnierze francuscy, niemieccy, irlandzcy, amerykańscy, ale uwaga, no polscy też,
ale dezerterów również brytyjskich brał i heskich. No hescy byli akurat bardzo wytrawnymi żołnierzami. No jak trafiali do niewoli amerykańskiej, no to Pułaski stwierdzał, że oni są naprawdę kompetentni, więc dobrze by było, żeby w tym jego legionie służyli. No i tu się raz przejechał, bo rzeczywiście dezerterzy brytyjscy, no jednak niektórzy byli bardzo oddani sprawie amerykańskiej, a niektórzy byli jednak sprawie angielskiej oddani i donosili, po prostu byli szpiegami. Gdzie był chrzest bojowy? No to właśnie okona Zatoki Little Egg Harbor. Też fajny. Mały port małego jajeczka. To jest bardzo ładna nazwa. I tu właśnie też do tego to wpisałam, bo właśnie tam w tym pierwszym, już w tym pierwszym starciu zdradził legionista brytyjski. Dlaczego? Bo właśnie miał podważyć kompetencje Pułaskiego i powiedzieć, że ten legion w ogóle jest do niczego i się nie przyda i w ogóle po prostu Anglicy go od razu zmiotą. No nie udało się tak od razu. No i potem właśnie jeszcze kongres wymyślił, że skoro Indianie popierają Brytyjczyków, to też jest nowość, bo do tej pory było wsparcie Indian dla Francuzów, no w wojnie o niepodległość akurat Indianie popierali Brytyjczyków, no to ten legion skierowano właściwie do pacyfikacji tych Indian wspierających wojska brytyjskie, no to się bardzo nie podobało Pułaskiemu i chyba słusznie. W każdym bądź razie legiony Pułaskiego co zrobiły? Ocaliły miasto Charlestown, czyli to właśnie to Charlestown przed rewolucją w maju 1779 roku. I jak Państwo widzicie, dlaczego? Bo właśnie zaatakowano tą straż przednią i w efekcie wojska brytyjskie odstąpiły od zajęcia tego miasta. Co potem, co wcześniej słyszeliście Państwo, że potem do tego miasta właśnie swoje wojsko wprowadzi, swoje oddziały wprowadził Kościuszko. Więc pytanie, czy się znali, czy się widzieli? Nie wiadomo, nie ma potwierdzeń, być może akurat wtedy. I przełomowa bitwa. Bitwa pod Savannah, przełomowa, właściwie kończąca karierę i życie Pułaskiego. Tylko że trochę o tej bitwie trzeba powiedzieć, bo każdy mówi z uwagi na to, że na przykład jest bardzo znany ten portret z 1934 roku, namalowany przez Stanisława Batorskiego. Na pewno w każdym podręczniku jest ten portret i jest na oku podpisany śmierć Pułaskiego pod Savannah. No więc każdy obraz pokazujący wojnę, znaczy dowódców to nie, dowódców stojących, pozujących to jest okej, prawdziwe jest to wszystko. Natomiast jeżeli są obrazy malowane, to z reguły są po jakimś czasie malowane, to po pierwsze. Po drugie, przekazują symbolicznie jakąś wiadomość. Tutaj symboliczną wiadomością jest śmierć Pułaskiego. No jak pokazać śmierć Pułaskiego, która była nie śmiercią właściwie na polu bitwy? Nie da się, ale lepiej, bo zawsze lepiej wygląda, jak bohater ginie na polu bitwy, więc tak też obraz został namalowany. A prawda jest tak, że po pierwsze, Pułaski nie zmarł na polu bitwy. Po drugie, został trafiony w prawą pachwinę i teraz macie Państwo różne wersje. Został przeniesiony na statek, który był zakotwiczony w pobliżu, i tam był taki, no właściwie szpital polowy, bezpieczny, spokojny, bo na ten statek, nie było to pole walki. Więc najprawdopodobniej na tym statku była przeprowadzana operacja usunięcia mu tamtego odłamka z parfiny. Druga wersja. Pułaski został zoperowany na polu bitwy. Proszę Państwa, nie da się. Na polu bitwy można kogoś zaopatrzyć, ale nie zoperować takiej poważnej rzeczy. Po trzecie, Pułaski nie zginął w wyniku odniesionych ran, tylko komplikacji po operacji, bo z uwagi na problemy braku higieny, no bo wtedy jej nie było, wdała się gangrena i po prostu Pułaski umarł. Na gangrenę. Gdzie umarł? Czy na polu bitwy, czy właśnie, znowuż jest jakaś wersja, że jeżeli go zoperowano na polu bitwy, to potem go przeniesiono na ten statek, żeby sobie spokojnie dochodził do siebie. Inna kolejna wersja. Ze statku go chciano wyrzucić, mówiąc mu, kochany, tu jest taki
no, wód i tyle bakterii. Więc ty sobie idź z tego statku, bo jest wszystko dobrze, jesteś zoperowany. A Pułaski miał powiedzieć, nie, bo ja się boję Brytyjczyków, że mnie znajdą, ja tu jestem no, znaną postacią, dowodzę, więc ja tu zostanę. No i niestety został, bo mu się ta gangrena wdała i umarł. I teraz tak, jest kolejna wersja, co zrobiono z ciałem. Ja się przyznam, że zawierzyłam w pewnym momencie badaniom takiego bardzo znanego historyka amerykańskiego z XIX wieku, Jareda Sparksa, który napisał tak, że ciało Pułaskiego zostało wyrzucone do morza, tak jak zresztą czyniono zawsze na statkach. Tak czyniono zawsze na statkach w pełnym morzu. Ale ten statek był przycumowany przy brzegu. Więc dlaczego wyrzucono ciała na pełnym morzu? Dlatego, że statki nie miały chłodni, nie były warunków do przetrzymywania tych zwłok. No, muchy i zapach, delikatnie mówiąc, byłyby nie do opisania. W związku z tym wyrzucano. Natomiast nikt przy zdrowych zmysłach nie wyrzuci jej ciała, jeżeli statek jest na redzie gdzieś blisko, bo po prostu te zwłoki będą pływały, rozkładały się i no jest to po prostu niehumanitarne nawet. W związku z tym prawda jest taka, że ciało Pułaskiego zostało przeniesione i potajemnie pochowane na jednej z plantacji, ale pochowane w ten sposób, żeby się Brytyjczycy nie dowiedzieli, że tam jest ktokolwiek pochowany, no to do jakiejś skrzyni włożono to ciało, napisano na tej skrzyni tabliczkę, że tam leży brygadier generał Kazimierz Pułaski. Zasypano to ziemią, pokryto jeszcze jakąś darnem, czy posadzono roślinki, żeby nie wzbudzić podejrzeń, że tam jakiekolwiek ciało jest. I zapomniano. Zapomniano o tym, być może ci, którzy chowali to ciało, zginęli w czasie wojny, nie wiadomo. W każdym bądź razie mamy dwa pogrzeby Pułaskiego. Pierwszy, symboliczny, zaraz po jego śmierci, gdzie zrobiono to z wielką pompą, podobno jego koń wtedy szedł za nim. No, proszę Państwa, też jego koń nie mógł iść za nim, dlatego że jeżeli ktoś dostaje ranę, siedząc na koniu w pachwinę, to tego konia też już właściwie nie ma wśród żywych. A informacji, że spadł i że to było na ziemi, no nie ma, więc raczej liczmy na to, że siedział na tym koniu i został trafiony. Po drugie, no, symbolicznie pochowany, czyli właśnie ciała nie ma. I wszyscy zapomnieli o tym, pomnik zrobiono, wystawiono Pułaskiemu w Sawanach i sprawa przycichła. Do 1996 roku, bo właśnie wtedy przypadkowo na jednej z farm właśnie w pobliżu Sawanach odkryto te trumnę ze zwłokami. No i się zrobiła sensacja. Tu muszę o tym Państwu powiedzieć, zrobiła się sensacja, bo odkryto te skrzynie i stwierdzono, o, to chyba nie jest jednak szkielet mężczyzny, bo jest bardzo szeroka miednica. No ale napisane jest Pułaski. W związku z tym cała machina sensacji ruszyła do przodu pełną parą, bo zaczęto udowadniać, że tak, że po pierwsze ta właśnie budowa miednicy i kości czaszki odpowiada szkieletowi kobiety, że jest to szkielet Pułaskiego, dlatego że zgadza się wzrost i zgadzają się rany, które są z opisu znane, że na przykład dostał gdzieś tam w przedramie kiedyś, nie, przepraszam, w ramię dostał, w związku z tym to musi być on. Zużycie miednicy też świadczyło o tym, że jeździł konno i to bardzo, bardzo dużo. No i był problem, co właściwie znaleziono. Czy to jest rzeczywiście szkielet Pułaskiego, czy nie. W związku z tym dwa lata po tym sensacyjnym odkryciu amerykański koroner pojechał do Polski i w Polsce pobrał próbki DNA od prasiostrzenicy Pułaskiego. To były próbki pobrane przez ekshumację. No i na tym sprawa przycichła przez następne parę lat, bo się okazało, że albo nie było pieniędzy, albo nie było chęci do rozprzestrzeniania tych sensacyjnych wiadomości, które by ich tak właściwie niczego nie zmieniały. No ale jak już raz coś zostało ruszone, to machina się nie zatrzymała i Smithsonian Channel, telewizja amerykańska, wysłała
2015 roku, czyli po ładnych 10 latach prawie, pieniądze i zrobiono kolejne badania, tym razem zwrócono się do naukowców z południowej Virginii, z Georgii, z Uniwersytetu Georgii Południowej. Tu macie Państwo nawet nazwisko, nie będę czytała tej pani, bo tego, że w sumie nie znamy ani jej kompetencji, ani nie wiem, czy rzeczywiście jest takim profesorem. W każdym razie wynik tych badań był taki, że faktycznie Pułaski może nie tyle był kobietą, co był mężczyzną interpłciowym. I jeszcze wymyślono, nie wiem na jakiej podstawie, ale wymyślono od razu w tych badaniach, że miał syndrom wrodzonego przerostu nadnerczy, co powodowało właśnie ten przerost jego miednicy. I na tym chciałabym to zakończyć, dlatego że to są w zasadzie pewne badania, które niczego nie wnoszą. Pułaski był przez współczesnych mu uznawany za mężczyznę. Był bardzo dzielnym człowiekiem, był świetnym strategiem, był świetnym dowódcą kawalerii, był właśnie twórcą tej kawalerii amerykańskiej. Nie bał się walczyć, zagrzewał swoją postawą do ataków i do walki zbrojnej. Zachowywał się jak mężczyzna, czuł się na pewno mężczyzną, miał autentyczny zarost, bo to widać na obrazach, na rycinach, tego się nie da doklejać cały czas w czasie wojny, jeżeli chodzi na przykład o zarost. Miał bardzo niski głos, ale to też ten przerost nadnerczy to powoduje. A więc zostawmy wersję, że raczej był mężczyzną, być może z problemami płciowymi i nie mieszajmy tego dalej. Na koniec jeszcze w dowodzie pamięci chociażby dwa pomniki przedstawię. Bardzo piękny pomnik Pułaskiego w Savannah, czyli tam w miejscu, gdzie zginął, i jeszcze chyba ładniejszy pomnik Pułaskiego w Waszyngtonie. A jak mówił pan kustosz, że czasami jest tak, że każdy wie o Pułaskim coś, ale tak konkretnie to nie wiadomo co, to każdy chyba też słyszał o tak zwanym Dniu Pułaskiego, czyli Pułaski Day w Ameryce, który zawsze jest obchodzony 11 października na pamiątkę jego śmierci. Jak powiedziałam, miał dwa pogrzeby, bo jeszcze kolejny pogrzeb miał oficjalnie w 2005 roku już dokonany, a w 2009 kongres przyznał mu honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. No oczywiście jeszcze taki uśmieszek na sam koniec, ale jest młodzież, to już może tych napoi alkoholowych więcej nie. W każdym razie efekt chciałam podsumować. Ale chyba już nie powinnam. Bardzo rzetelna pomoc tych naszych panów. Bardzo kompetentna, bardzo fachowa, bardzo odpowiedzialna, z wielką chęcią niesienia pomocy walczącej Ameryce, walczącemu narodowi amerykańskiemu. I ci panowie byli naprawdę docenieni przez kongres, docenieni przez współczesnych, a powiem, że wielu tak zwanych ochotników, w cudzysłowie, było odsyłanych z uwagi na to, że ten ich zapał nie miał nic wspólnego z wiedzą i kompetencjami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani profesor za ten wykład, który myślę, że dał wielu z nas nowe, ciekawe, interesujące informacje. Bo czasami jest tak, jak to mówią, koszula bliższa ciała. Mówimy o Polakach. Stanów Zjednoczonych, dzisiaj największe właściwie mocarstwo świata. Więc siłą rzeczy chcielibyśmy, tak to odbieramy emocjonalnie, że faktycznie odegrali rolę istotną do tych początków państwowości amerykańskiej, do utrzymania tej państwowości amerykańskiej. I czy dzisiaj, mam takie pytanie właśnie też jako historyk, z czystym sumieniem możemy powiedzieć, tak, rzeczywiście te nasze wrażenia emocjonalne pokrywają się z tymi wrażeniami już badanymi z perspektywy przecież znacznych lat, że Pułaski i Kościuszko byli takimi osobami, które odegrały rzeczywiście istotną rolę dla społeczeństwa amerykańskiego. Ja powiem tak.
byli wtedy doceniani, chociaż nie zawsze znali z imienia i nazwiska, bo właśnie ten Kościuszko był tak przykręcany i był uważany za Francuza, bo przypłynął z Francji na statku francuskim, mówił po francusku, Francuz, no, siłą rzeczy Francuz, Pułaski prawie to samo. Ale oni byli właśnie dostrzeżeni przez wrogów, tak jak powiedziałam, właśnie były te donosy, chociażby i szpiedzy wysyłali, żeby im trochę popsuć szyki, i byli doceniani przez Waszyngton. Bez informacji Waszyngtona, że właśnie należy ich odznaczyć, trzeba im przyznać wyższe stanowisko w armii, no nie byliby tym kim, znaczy Pułaski i Kościuszko nie dostawali tych stopni wojskowych na piękne oczy. Dostawali je za naprawdę fajną, dobrą robotę. Potem to zostało gdzieś trochę zapomniane i właśnie Francuzi się opominają o swoich bohaterów, Amerykanie też o swoich lokalnych, a my zawsze gdzieś zapominaliśmy o tym, że tych mieliśmy takich fajnych dwóch Polaków, którzy walczyli. No jeden przeżył, drugi nie przeżył. Potem jeszcze jak wrócił do Polski, to zrobił to powstanie kościuszkowskie. No i właśnie. I nie możemy sobie dać wejść na głowę historykom innym, którzy nie znając historii, nie wspominają tych nazwisk. Ja się wczoraj na przykład zrobiłam takie rozeznanie po współczesnych stronach internetowych opowiadających o bitwach tam, gdzie mniej więcej mogli służyć ci panowie. I o bitwach, gdzie wiem, że na pewno byli. Przy wielu nie ma ich umieszczonych nazwisk, przy niektórych już są. Więc jeżeli będziemy się upominać, to mamy o kogo, bo naprawdę to byli bardzo dobrzy fachowcy. Jeszcze jedno takie pytanie, pani profesor, bo to też dwie różne osobistości, osobowości Pułaski i Kościuszko. Dwa takie pytania. Spotkałem się z taką informacją, że Kazimierz Pułaski w pewnym momencie to już tak troszkę dośmiał tej Ameryki i chciał jednak wracać. Chciał jednak wracać przez oceany. I czy rzeczywiście jest to prawda, czy ta mentalność amerykańska i tego, co zastał z punktu widzenia wojskowego, który miał jakieś doświadczenie bojowe w Polsce, no jednak skłaniała go do takich myśli i po prostu nie zdążył. To jest jedno pytanie. I druga rzecz. Pani wspomniała o Tadeuszu Kościuszce i właśnie o tym powstaniu, które się pojawiło później. On przebywał 7-8 lat w Stanach Zjednoczonych. Wyrobił pewną swoją pozycję, chociaż były trudności z zapisem jego nazwiska, prawda? Ale był już pamiętany. Zresztą później po powstaniu jeszcze Amerykę odwiedził, przebywał tam. Ale już czy w tym pierwszym etapie, po tych 7-8 latach, czy zetknęła się pani gdzieś z takimi informacjami, materiałami, że ten Kościuszko mógł już tam zostać? Przecież ta państwowość amerykańska się tworzyła, miał bogate doświadczenie jako inżynier wojskowości. No w tej Saratodze jednak tym Amerykanom pomógł i nie tylko. I czy była taka perspektywa, czy może są jakieś przesłanki, że on mógł na tym kontynencie za oceanem już na długie lata tam chociażby pozostać? Tak, przede wszystkim dlatego, że dostał duży nadział ziemi. Dali mu po prostu w prezencie. Dali mu jeszcze odprawę finansową, dali mu uznanie, a ta ziemia to była po prostu takim fajnym prezentem pod tytułem, właśnie symbolicznie. Dajemy ci ziemię naszą, którą broniłeś, zostań tutaj z nami. No, czuł się Polakiem, nie skorzystał. Natomiast ta druga rzecz, ucieczka i zwątpienie. No to i Kościuszko i Pułaski takie mieli chwilę, a Pułaski w ogóle był oskarżony w pewnym momencie przez kongres za defraudację. Wcale to nieprawda, ale Pułaski nie przejmował się na przykład, on nie był księgowym, on nie wszystkie kwity na przykład dostawał na przykład, czy kupował zboże, czy furaż dla koni, nie wszystko gdzieś tam trzymał w jednym miejscu, gdzieś tam mu się pokupiły te kwity, no i się okazało, że więcej pieniędzy wydał niż kongres mu niby dał. Więc gdzie są te pieniądze, co on z nimi zrobił, no nie ma udokumentowania. Oskarżono go naprawdę, bardzo niesympatyczna była sytuacja, on się potem musiał pojechać do kongresu, do siedziby kongresu, już nie pamiętam, w którym mieście było, bo kongres amerykański przechodził, zmieniał miejsca w miastach, które były bezpieczne. I w końcu się wytłumaczył, bo to
uwierzono mu w to, co mówił, ale nie było to przyjemne. Kościuszko też miał dosyć tych właśnie takich knowań francuskich, więc w pewnym momencie jeden i drugim właściwie trochę mieli dosyć. No, a Kościuszko w pewnym momencie stwierdził, ja nie będę dalej walczył, nie ma kawy. I cukru. No to jak ja mam walczyć bez kawy i cukru? No, stał się takim kaposzem, że to trochę może żartobliwie, ale on naprawdę pisał do kongresu, przyszli, chcieli tę kawę, bo ja bez kawy nie dam rady. Więc były takie humorystyczne te sytuacje, ale no i właśnie humorystyczne. Ale jak dostał kosza od kolejnej panny, no to też mu się na bardzo nie chciał walczyć. No i tych szpiegów wszędzie miał. Do tego stopnia, że jak fortyfikował bodajże taką właśnie West Point, to Benedict Arnold, uważany za fantastycznego stratega, dowódcę, pomagający w pewnym momencie Kościuszce, już był taki dosyć dziwny trochę, ale nie z uwagi na orientację, panie Boże, tylko z uwagi na to, że tak wpraszał się i tak patrzył, co ten Kościuszko tam buduje, co on tam tworzy. Okazuje się, że donosił Anglikom, bo już zaczął powoli przechodzić na stronę brytyjską, był to właśnie jeden z niechlubnych żołnierzy amerykańskich, który stał się zdrajcą. No i właśnie dużo tych planów budowy przeniósł na kota angielski. Więc no, pod tym względem też, jak się potem dowiedział Kościuszko, co tam ten zrobił, no to też miał dosyć, no co, będę budował, będę robił, a tutaj mnie nie doceniają i jeszcze nie trzymają tego tajemnicy. No. Tak, mogło tak być, że mógł zostać, ale jednak chyba każdy z nas się czuje dobrze na obczyźnie, jak coś tam robi, ale potem, oho, wywołałam kilka z lasu, ale potem wraca. Oczywiście. Piotr Chłupnicki, Muzeum im. Jerzego Płaskiego. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Tadeuszu Kościuszce, o Kazimierzu Płaskim. W naszym muzeum wisi taka grafika, na której przedstawiona jest narada generałów Valley Forge i Waszyngtona. Tam stoją generałowie. Stoi generał von Steuben, generał Lafayette, stoi Kościuszko, a u jego boku stoi generał Kazimierz Płaski. To by nam sugerowało, że obaj panowie, przebywając w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych, wprawdzie Płaski zaledwie został na 27 miesięcy, ale no, czy była okazja, żeby się obaj panowie spotkali? Ja wiem, że to jest temat taki dość niejasny, ale jaka jest pani opinia? Znaczy, jest jasny i niejasny, może przez mikrofon, bo to tak. Jasne i niejasne. Jak powiedziałam, obrazy są symboliczne. I przekazują najważniejszych ojców założycieli, przekazują tych, którzy wnieśli pewien wkład w historię amerykańską. Nie zawsze malarz jest historykiem dobrym. Poza tym z reguły są to obrazy malowane znacznie później. Dzisiaj pokazywany przeze mnie obraz Deklaracji Niepodległości jest dopiero namalowany po wojnie secesyjnej. Więc też nie wiadomo, gdzie kto stał, co kto robił. Nie mamy pewności, że byli. Ale jest symboliczny przekaz. Byli, walczyli razem. I o to chodzi. Nie ma pociechy. Chociaż jest pewna relacja, która pochodzi z okresu późniejszego, że mieli spędzić... Z gazet dużo, jest na przykład w polskich gazetach. Nowiny potem drukowały takie różne ciekawe sensacje. Ale powiem tak, ja nigdy tych nowin nie badałam pod tym kątem, że wszystko było wiarygodne. Bo dużo tych wiadomości, tak niby wiarygodnych było przez kogoś tam podawanych, więc też nie wiadomo, czy to prawda. Jeszcze mam jedno pytanie, więc tutaj przekażę mikrofon. Dzień dobry, Maciej Kordes, obecnie Muzeum Regionalne w Kozienicach. Ja mam troszeczkę takich refleksji, troszeczkę pytań. Mianowicie, droga młodzieży, zacznijmy od tego, że w humanistyce bardzo często pojawia się takie słowo mit, że coś jest, powiedzmy, prawda historyczna oraz ta prawda, która, powiedzmy, jest taka troszeczkę uproszczona, pełna różnego rodzaju właśnie skrótów myślowych, łatwych i lekkich rozwiązań trudnych tematów, niestety tak najczęściej nie jest. I pierwsza kwestia jest tego typu, jak różni się, powiedzmy, mit Płaskiego i Kościuszki w Polsce, a jak ten mit przedstawia się za oceanem w Stanach Zjednoczonych.
I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no i mówmy sobie szczerze, jesteśmy być może nawet świadkami tworzenia się kolejnego mitu, mianowicie chodzi o to, o tą kwestię płciowości Płaskiego. Ja osobiście jako historyk nie za bardzo chcę w to wierzyć, bo nie za bardzo mi się chce wierzyć w to, że w XXI wieku nie można na podstawie badań DNA nie można na podstawie badań DNA jednoznacznie rozstrzygnąć, czy tutaj była linia pokrewnictwa, czy jej nie było, prawda? Czy powiedzmy zespół zaangażowany w te badania był już zespołem rzetelnym, czy też niekoniecznie. I być może to jest kolejny mit, który właśnie się na naszych oczach tworzy. Próbuję tworzyć. Dziękuję, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale bardziej legendy i mity są do antropologa skierowane. Aczkolwiek też, ja może odpowiem trochę pokrętnie, powiem w ten sposób, że na przykład teraz akurat do jakiejś księgi pamiątkowej z okazji na urodziny z jednego z profesorów napisałam taki tekst o kobietach w wojnie niepodległości amerykańskiej, jeśli tego artykułu nie ma drukowanego, ale właśnie legendy o trzech kobietach, które w jakiś sposób walczyły. I dlaczego się pojawiają te nazwiska, dlaczego się pojawiają legendy? Bo one były ponad normę, te kobiety. Czymś się wyróżniały, coś nowego wprowadzały. I to chyba będzie taka odpowiedź generalna, jeżeli chodzi o Płaskiego i Kościuszkę, bo oni byli też ponad standardy. Na przykład mit piękny o kobiecie, która nie walczyła, ale jednak jest w tym nurcie patriotycznym ujęta, chociażby słynna Betsy Ross, która podobno jest autorką sztandaru Stanów Zjednoczonych, czyli te gwiazdki pięcioramienne, nie sześcioramienne, ładny układ taki właśnie czerwony-biały, kółko, że to ona wymyśliła. Nie jest to prawda, ale mit jest piękny. Jest piękna legenda, wszyscy... A, mało tego, kiedy powstała? W 1870, czyli po zakończeniu wojny secesyjnej już. No, musiał zaistnieć i prawnik chyba to był. Legenda piękna, malarsko przecudnie wprowadzana też. No i wszyscy się cieszą. No, Betsy Ross jest autorką flagi amerykańskiej. Dużo było różnych pomysłów, wypracowały komisje kongresowe, no ale dobrze jest Betsy Ross. Więc tak właśnie rosną legendy, tak jak właśnie z tymi obrazami. Dalej, chociażby kobiety, które były, właściwie jesteśmy przy płci, i czy na przykład mógł walczyć Płaski, jeżeli byłby kobietą, to czy mógłby walczyć? No więc generalnie, jeżeli byłby kobietą stuprocentową, taką bez interpłciowości, mógłby walczyć, ale przebierając się za mężczyznę, a więc udając mężczyznę. On nic nie udawał, on był mężczyzną. On był z żołnierzami, on jadł z żołnierzami, on z nimi spał, on z nimi różne, przepraszam bardzo, potrzeby fizjologiczne też poddawał. A więc jeżeli byłoby coś nie tak, to by zaraz sobie tam popatrzyli, zobaczyli i tam by się, no, fama by się rozeszła, coś nie tak. Zatem rana, miejsce, które otrzymał. Dlaczego to jest? No właśnie, rana. Dokładnie, rana właśnie wtedy świadczyła o tym, że no, nic nie, tam nie zobaczono. A że przerost miednicy, no może nią szerszą, no po prostu. Wiecie Państwo, ja miałam jakiegoś takiego kolegę, późniejszy był minister spraw zagranicznych z Uniwersytetu Łódzkiego, on też miał cholera szeroką miednicę, no po prostu wszyscy zwracaliśmy na niego uwagę, dziewczyny, patrząc, że no tutaj szczuplutki, tutaj ten, a tu miednica taka, no więc, ale nikt nie oskarżał, że nie jest, że to jest Witold, a, tylko to jest Witold, więc no, to jest przykład taki współczesny, nie mówię nazwisk. Ale to wiadomo, chyba nie będzie ją mówić. Natomiast druga wersja, kobiety na przykład walczyły, kiedy przyszła taka okazja, stała się sytuacja, i może to jest też związane z legendami, że okazja, że tak powiem, czyni się złodzieja, a to akurat odwrotnie, bo okazja czyniła to, że kobieta, będąc kobietą, czyli w ubraniu kobiecym, nie zmieniając żadnej, znaczy nie robiąc kamuflażu, że jest mężczyzną. Na przykład jest taka legenda, nawet dwie, o tak zwanej Marysi Dzbanek, która, no, czyli Mary Cochran, Marysia, właśnie to nazwisko amerykańskie jest takie, że się tłumaczy albo Marysia Dzbanek, albo Marysia Wiederko. Te panie przynosiły na pole bitwy swoim mężczyznom walczącym wodę.
bo była taka susza, był taki upał, że po prostu przynosiły im tę wodę do picia. No i akurat niefortunnie tak się stało, że mężczyzna ten A1 został ranny, drugi został zabity, a obsługiwali działa. No i te dzielne panie, chodźcie, no przecież wiadomo, że patriotki amerykańskie muszą być zawsze dzielne, od razu wiedziały, jak to działa obsługiwać, stanęły równo do boju i obsługiwały te działa za swoich mężczyzn. Mamy legendę? Mamy legendę. Więc te legendy się tworzy tylko dlatego, że ktoś jest ponad przeciętność. No oni byli. I tyle. Myślę, że będziemy kończyć nasze spotkanie. Chyba, że ktoś ma jakieś pytania. Jeśli ma, to można jeszcze podjąć 3 sekundy. Nie, nie ma nędnych. Nie ma nędnych, tak, proszę szybciej. Pani profesor, bardzo dziękujemy za spotkanie. Bardzo dziękujemy za tą lekcję historii w takim przesympatycznym, przystępnym wydaniu, za przybliżenie tych dwóch niezwykłych polskich, ale i amerykańskiej. Historii ludzi, których szlagbojowe, nie tylko szlagbojowe, pani nam się przytoczyła. Dziękujemy. Ja też dziękuję. Ja tylko powiem, że pani profesor na co dzień prowadzi zajęcia na Uniwersytecie w Łodzi, więc jeśli ktoś z młodzieży zapała miłością do historii, nieco większą niż standardowa, i wybierze historię jako kierunek swoich studiów. Albo wojskoznawstwo, tam też prowadzi. Dokładnie. I trafi do Łodzi, to na egzaminach może spotkać panią profesor, pierwsze koty za płotę, więc dokładnie trzeba powiedzieć, że się jest bardzo, bardzo serdecznie ja dziękujemy i zapraszamy ponownie do bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.